Bogu. Chciałbym was też na początku tak przywitać takim wersetem. Kiedy myślę o tym wersecie, to czasami się uśmiecham. Tak niedawno go jakoś tak odkryliśmy z żoną, słuchając jakiegoś zwiastowania. To jest z 5 Księgi Mojżeszowej, z 33 rozdziału, 26 werset. Nikt nie jest taki jak Bóg, o Jeruszunie, który jeździ po niebie Tobie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Kochani, jak przypominam sobie ten werset, taką obietnicę, widzę, jak Bóg jest wielki, wspaniały, a w tym wszystkim tak bardzo zainteresowany moim życiem, moimi problemami i też Twoimi problemami, drogi bracie i siostro, trudnościami, z którymi się zmagasz. I to, co tutaj czytam, nikt nie jest taki jak Bóg, który jeździ po niebie Tobie na pomoc. W tej sytuacji, w której wołasz do Boga o rozwiązanie, jest to taki obraz, taki, ale dla mnie taki bardzo jakiś fajny, że Bóg pełen majestatu, mocy i miłości jest tak bardzo mną zainteresowany i przychodzi mi z pomocą w różnych trudnych sytuacjach. Kochani, ale nie tym chciałem się dzisiaj dzielić. Moim takim tematem jest, patrzę teraz na Marka i Ewę, na naszą grupę domową i muszę powiedzieć, że chciałbym dzisiaj mówić o gniewie i zastanowić się nad tym, czy jako człowiek wierzący, chrześcijanin mogę się gniewać. Nie wiem, kiedy było o tym mówione w zborze ostatnio jakoś, ale to było słowo, które jakoś mnie zaczęło i ten temat dotykać, myślę, gdzieś 1,5 miesiąca temu. I na naszej grupie domowej jest taki zwyczaj, że co spotkanie, to inna rodzina przygotowuje temat, przygotuje słowo w jakiejś formie, czy dyskusji, czy zwiastowania. I kiedy myśmy mieli gdzieś miesiąc temu, przeszło z żoną coś przygotować, to właśnie ten temat jakoś tak w naszych sercach się zrodził i mówiliśmy o gniewie. Ja nie chciałbym może dzisiaj tak do końca powielać, bo i myślę, że nie to, co będę mówił, że to, co będę mówił, nie będzie do końca tym samym, bo nasze notatki, a szczególnie mojej żony, zniknęły gdzieś i musiałem od nowa. Nie było mi to wcale takim ułatwieniem. I dlaczego? Chciałbym powiedzieć, że tak jakoś Bóg mi położył ten temat na sercu, może związane też było z moim jakimś takim, no takim prozaicznym przeżyciem w pracy. Myślę, że każdy z nas ma różne sytuacje, w których jest konfrontowany z różnymi problemami i ja miałem taką sytuację, że klient zamówił pewien towar i bardzo mu zależało na terminie. Ten towar miał dojść na następny dzień i to było jakby nieodwołalne. Ja z kolei wysłałem maila do firmy, która importuje ten towar. Dostałem później potwierdzenie w rozmowie telefonicznej, że będzie, że wyślą, że nie ma problemu. I kiedy następny dzień zadzwoniłem, bo chciałem jeszcze sprawdzić, jaką firmą kurierską to było wysłane, okazało się, no ta pani mi powiedziała, no że nie wyszło. A ja mówię, no ale tak mi bardzo zależało, przecież pani mi obiecywała, że wyjdzie na pewno. O, ona mi nic nie obiecywała. Wiecie, to, że mi ktoś coś odmówił, czegoś nie dostałem, to nie był jakby problem, ale to, że ona się jak wyparła, że nic mi nie obiecała, a czułem się w tym bardzo pewny, bo jeszcze inna osoba w firmie też dostała takie potwierdzenie telefoniczne, ustne, że na pewno to wyjdzie. No, gdzieś w moim sercu, w moich emocjach się takie obudziły, taki gniew się wzbudził. Ja w tym momencie może to tak tłumiłem ten gniew, ale muszę powiedzieć, że wiele mnie to kosztowało. Jakoś te rozmowy tak zakończyłem, starałem się, powiedziałem, że no niestety no jakoś tak nie tak to miało być, że dziękuję, rozłączyłem się, nie? I taki byłem naprawdę, muszę powiedzieć, to się działo z samego rana, już nie musiałem pić kawy, myślę, że to ciśnienie się na tyle podniosło, że było w tej górnej granicy i muszę powiedzieć, że te emocje, które mną jakoś wtedy targały, myślę, przecież mam tyle różnych sytuacji, a wtedy jakoś tak mocno mnie to jakoś poirytowało, nie? Taki gniew się we mnie wzbudził, ja myślę, i później się nad tym zastanawiałem, ile mnie to w ciągu całego dnia kosztowało, nie dość, że musiałem jakoś tam naprawić tę sytuację, ale później musiałem się aby jeszcze zmagać ze swoimi jakimiś tymi emocjami tego uczucia gniewu, bo nie wyszło, a miałem obiecane, a ktoś jeszcze się zaparł tego, że nic takiego mi nie obiecał.
Wiecie, taka no niby błaha sprawa. Ja myślę, że wielu z nas tego jakby doświadcza, ale to też skłoniło mnie do tego, żeby się zastanowić, czy gniew, który czasami gdzieś tam w naszym życiu się pojawia, ta emocja, którą też nam Pan Bóg dał, czy jest właściwy, czy dobrze sobie z tym radzę i czy mogę się gniewać w normalnych jakichś takich sytuacjach. Myśmy się nad tym zastanawiali na tej grupce i mieliśmy jakieś tam swoje przemyślenia. Kiedy teraz się przygotowywałem do tej usługi, znalazłem sobie taki słownikowy, aby takie wytłumaczenie gniewu. I przeczytałem sobie coś takiego. Gniew to stan emocjonalny, doświadczany od czasu do czasu przez każdego człowieka, a jednak trudny do zdefiniowania. Pojawia się z różną intensywnością, od łagodnej irytacji do gwałtownej wściekłości. Pojawia się w dzieciństwie i towarzyszy nam aż do starości. Może być ukryty, trzymany wewnątrz albo wyrażany otwarcie. Może trwać krótko, pojawiać się i szybko przemijać, albo utrzymywać się długo w formie rozgoryczenia, urazy czy nienawiści. Gniew jest niszczący, szczególnie kiedy utrzymuje się w postaci agresji, nieprzebaczenia, chęci zemsty, ale może też być siłą motywującą, która skłania nas do naprawy niesprawiedliwości albo twórczego myślenia. Gniew rodzi się wtedy, gdy zostaje zablokowana droga do jakiegoś pożądanego celu. Kiedy zastanawiałem się nad tym, co przeczytałem i myślałem, a co Słowo Boże na ten temat mówi, i pierwsze jakieś takie moje skojarzenia, kiedy myślałem o gniewie, to co wtedy też zrobiłem, jest taki znany fragment z listu do Efezjan, z 4 rozdziału, 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Kochani, ja ten werset zawsze miałem w pamięci i kiedy taka sytuacja się w moim życiu działa, czy jakiś tam gniew, wzburzenie się pojawiał, starałem się zawsze zgodnie z tym słowem porządkować swoje życie. Starałem się uporządkować relacje czy z kimś, czy z sytuacją, która mnie tam dosięgła, czy z tymi emocjami i żeby nie kłaść się spać obciążony tym gniewem, z niewyznanym gniewem, czy z jakimiś takimi uczuciami, które się może rodziły później. I to jest jedno, ale z drugiej strony zawsze taki mój obraz dotyczący gniewu, to jest sytuacja, która wydarzyła się w świątyni, kiedy Pan Jezus przepędził przekupniów ze świątyni, kiedy w Jego życiu była taka sytuacja, kiedy znalazł się w świątyni, rzecz działa się, o ile pamiętam, na dziedzińcu pogan, działy się tam rzeczy takie, które nie przystały w temu miejscu, gdzie wekslarze wymieniali z wielkim takim nieuczciwym zyskiem pieniądze pielgrzymom, gdzie zwierzęta, które były składane na ofiarę, które pielgrzymi kupowali, były sprzedawane po bardzo zawyżonej cenie. I kiedy tam Pan Jezus się znalazł w tej sytuacji, On mocno i gniewnie zareagował. I ta sytuacja jest opisana na przykład w Ewangelii Jana, w 2 rozdziale od 13 wersetu. A gdy zbliżała się Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Kochani, ten fragment mówi o takim naturalnej, pełnej gniewu reakcji Jezusa na nieprawość, która się tam działa w świątyni. I nie można tu powiedzieć, że Pan Jezus przyszedł i jakoś polubownie starał się wytłumaczyć, czy jakieś słowa, które miały spowodować, że ci ludzie mieli się nawrócić. Nie. On zareagował ostro, zdecydowanie, pełen takiej żarliwości i gniewu i wypędził te osoby ze świątyni razem z tymi wołami, owcami. Oni nie możemy powiedzieć, że nie był to gniew. Był to taki Boży, sprawiedliwy gniew.
I kiedy nad tym się zastanawiałem, czasami są w naszym życiu takie sytuacje, że nie do końca potrafimy zobaczyć, czy nasz gniew jest słuszny, czy nasze emocje, które gdzieś tam się w naszym życiu pojawiają, a pojawiają się, bo każdy z nas jakby jest, ma te emocje gdzieś wpisane w swoim charakterze. I wtedy też zastanawiałem się, bo Nowy Testament i tak samo w Starym Testamencie jest wiele takich odnośników, które mówią o gniewie Bożym, ale też o ludzkiej złości. I w Starym Testamencie gdzieś takich tych nawiązań do gniewu Bożego i do złości jest około 600, tak jak bibliści tutaj też gdzieś tam policzyli. I ten temat nie jest też obcy Bożemu Słowu. I patrząc na to możemy stwierdzić, że gniew jest też atrybutem Boga, jest też cechą Jego natury i wnioskować z tego można, że Boży gniew, że ten gniew, który też jest w naszym życiu, nie musi być grzechem, a tym bardziej Boży gniew nie jest grzechem, bo Jego natura jest pełna świętości, prawości i nie ma tutaj żadnej niekonsekwencji. Myślę, że też często spotykamy się z takimi stwierdzeniami, że i ja mógł potwierdzić to, że nad moim życiem ciążył gniew Boży. Kiedy nie znałem Chrystusa, kiedy nie doświadczyłem jeszcze łaski zbawienia, wtedy Boży gniew ciążył nad moim życiem i też nad życiem każdego z nas. Ale kiedy przyszliśmy pod krzyż Golgoty, Boża łaska nad naszym życiem się stała. Gniew Boży już nie ciąży nad moim życiem, nad waszym życiem. Mało tego, są też wersety, które mówią o tym, że Bóg zwleka z powtórnym przyjściem, bo aby gniew Boży nie wylał się na ludzi, ale to wszystko przez miłość i z cierpliwości i z łaski. I nad tym wszystkim, tak kiedy się nad tym wszystkim zastanawiałem, to myślałem, gdzie tu w tym wszystkim znaleźć takie rozróżnienie, bo wiem, że Boży gniew jest pełen sprawiedliwości, Boża reakcja na nieprawość jest zawsze właściwa i muszę powiedzieć, że jest to takie dość trudne i to, co zobaczyłem jakby przez Słowo Boże, to, że Boży gniew zawsze jest skierowany przeciw nieprawości, ale ten gniew jest doskonały, jest takim gniewem, który nie uderza w ślepo. Tak samo my z kolei jako ludzie często źle interpretujemy sytuację. Bóg ma wgląd we wszystko i widzi doskonale daną sytuację, widzi motywację naszego serca, widzi motywację danej osoby. Ale my często mylimy się w swojej ocenie i dlatego tak często popełniamy jakieś błędy. I to, co jakby rozróżniłem sobie między tym Bożym gniewem, a tym takim gniewem ludzkim, to jest to, jakby tak troszkę podsumowując ten taki fragment, to, że gniew sam w sobie nie jest grzechem, ale bo przecież Bóg dał nam taką zdolność i emocje, ale ten gniew, te emocje miały być nakierowane na coś innego. Miały być nakierowane na nieprawość, przeciwko diabłu, przeciwko złu. A w naszym życiu często są jakieś inne rzeczy, które powodują, że ten grzech jest takim grzechem niebożym, gniewem niebożym. I kiedy nad tym tak zastanawiałem się, myślałem, jak się może objawiać ten taki gniew, taki Boży w moim życiu, w naszym życiu. Pomyślałem też o naszych takich piątkowych modlitwach. Czasami ja znajduję sobie mnóstwo różnych wymówek, usprawiedliwień, bo jestem zmęczony, nie mam czasu, coś tam mi wypadnie. A chcę wam powiedzieć, że to też może być taki czas, w którym ten Boży gniew w moim życiu się może objawiać tym, że pójdę na tę modlitwę, że będę się wstawiał o brata, który ma problem z grzechem, gdzie diabeł atakuje, niszczy jego życie, a ja nie będę go osądzał, nie będę go oceniał, ale pójdę na modlitwę, czy na kolana, czy na spotkanie piątkowe i będę się razem z braćmi modlił o niego i wstawiał i bojował za jego życiem. Ja myślę, że to jest taki Boży gniew, który czasami w naszym życiu się objawia i który myślę, że jest tym takim Bożym i właściwym gniewem, że nie jest nakierowany na brata, na osobę, na bliźniego, ale jest nakierowany na nieprawość i zło, które się dzieje w życiu
mojego bliskiego, człowieka, którego znam, że tak mówimy, że mamy stanąć w wyłomie na modlitwie, że mamy się wstawiać za naszymi rodzinami, za ludźmi, którzy nie znają Chrystusa. I to jest dla mnie taki wskaźnik tego. I kiedy nad tym myślałem, nie mam jakiejś takiej prostej definicji, takiego łatwego wytłumaczenia, czy, czym jest gniew, ale myślę, że to, kiedy budzi się taki Boży gniew w naszym życiu, też wtedy patrzymy na tę sytuację zupełnie inaczej. Idziemy na modlitwę, wstawiamy się za innych, walczymy w modlitwie za innymi, za ich problemami i troskami. Kiedy też właśnie popatrzyłem jakby z innej strony na ten werset z listu do Efezjan z 4 rozdziału, może jeszcze wróćmy na chwilę do niego, jeszcze raz go przeczytajmy. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Kiedy myślałem nad tym, zadając sobie też pytanie, co oznacza to, że kiedy słońce zachodzi. Myślę, że kiedy słońce zachodzi, to wtedy ustaje wszelka jakaś ta aktywność. Może w naszych dzisiejszych czasach jest trochę inaczej. Mamy prąd, mamy światło, ale ten obraz mówi o tym, że kiedy słońce zachodzi, kończy się aktywność, kładziemy się na odpoczynek. I myślę, że patrząc z tej innej perspektywy, takim Bożym zamierzeniem jest to, że ten gniew taki Boży, ten nakierowany na niesprawiedliwość, na nieprawość, nie na człowieka, ale nakierowany do takiej walki i sprzeciwienia się szatanowi i złu w życiu naszych bliskich, patrząc z innej strony w tym wersecie, że to gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem naszym. Nie wiem, czy ta interpretacja moja do was jakby dociera i przekonuje, ale ja się zastanawiam, czy apostoł Paweł mówiąc, pisząc coś takiego, nie miał też na myśli czegoś takiego, że ten gniew Boży ma w nas nie ustawać, że słońce nad nim ma nie zachodzić. Jeżeli diabłu się udaje w naszym życiu zrobić coś takiego, że ten gniew taki Boży nie funkcjonuje, nie ma takiej bliskiej relacji z Bogiem i nie oburza nas sytuacja, tak jak się uczepiłem, tego brata, który upada, o którego mam się stawiać i bojować w modlitwie i sprzeciwiać diabłu, tym dziełom diabelskim w jego życiu, to być może w moim życiu jest inny gniew, ten taki bezbożny, ludzki, który nie jest związany z tym Bożym gniewem. Nie wiem, czy jasno to wytłumaczyłem. Ja tak w ten sposób sobie to też zinterpretowałem i tak bardzo mnie to przekonuje, bo Bożym zamiarem nie jest to, żebyśmy byli pasywni, pełni jakiejś bierności, ale żeby też to uczucie, ta emocja, którą nam dał gniew, że była tą właściwą, taką pierwotną emocją nakierowaną na sprzeciwianie się złu i nieprawości. I teraz może chciałbym też przejść do dalszego, do tego ludzkiego gniewu, tego ludzkiego, takiego bezbożnego gniewu. Tak patrząc z mojej perspektywy, z mojego życia, mogę powiedzieć, że niestety częściej się objawia w moim życiu, że nawet ta sytuacja, którą miałem, taka no, prozaiczna, życiowa, myślałem, mam o sobie jakieś takie zdanie, że mimo wszystko jestem opanowany, nie tak łatwo się rozgniewam, nie jestem osobą może taką wybuchową, a jednak te sytuacje czasami się pojawiają w moim życiu i czy to jest właściwe? Jakie mogą być przyczyny gniewu w naszym życiu? To może być niesprawiedliwość, o której mówiłem, ale ta niesprawiedliwość, w której ja, te emocje moje pójdą w takim niewłaściwym kierunku, kiedy ja zacznę, że tak powiem, w tym gniewie trwać, kiedy ja będę szukał jakiegoś rewanżu, swojego rozwiązania i wtedy ta niesprawiedliwość, o której ja mówiłem wcześniej, że Boży gniew jest sprzeciwia się takiej nieprawości, niesprawiedliwości, to w tym moim życiu, ten gniew taki nieboży może też mieć negatywne skutki i staje się grzechem. Inną przyczyną gniewu może być frustracja i
Myślę, że jakieś niespełnienia w życiu, jakieś trudne sytuacje, czasami brak pracy powoduje to, że ludzie stają się gniewni, nie radzą sobie ze swoimi emocjami. Mogą to być również zagrożenia, zranienia. Czasami ktoś nam potrafi tak życia napsuć jakąś sytuacją, jakimiś decyzjami, że jest nam trudno, budzi się w naszym sercu gniew. Jeżeli nie zrobimy z tym porządku, nie uporamy się z tymi emocjami złymi, będziemy mieć z tym wielki problem. Będzie się w naszym życiu pojawiać gorzkość. Czasem przyczyną gniewu jest strach. Myślę, że psychologowie często podają, że to mężczyźni są często bardziej reagują gniewem, kobiety może płaczem, może się to zmienia w dzisiejszych czasach. Ale generalnie często za tym gniewem, który się pojawia w życiu człowieka, jest strach. Takim nawet biblijnym trochę przykładem ze Słowa Bożego jest postawa Piotra, który gdy zapierał się Pana Jezusa, w jego życiu w tym momencie było strach, bojaźń, może rozczarowanie i też jego odpowiedzi, te, kiedy się zapierał, były takie gniewne. I gdybym tak teraz mógł trochę podsumować, czy gniew nieboży jest, jaki jest? Jest niszczący, niszczy relacje ludzkie, oddziela nas od Boga, powoduje choroby. Myślę, że, nie wiem, Boguś może akurat się nad tym jako lekarz mógłby więcej wypowiedzieć, ale taki tłumiony gniew albo gniewny charakter często skutkuje tym, że w życiu człowieka pojawiają się choroby. Może to być nadciśnienie, cukrzyca, tak przynajmniej gdzieś tam wyczytałem. Różne jakieś schorzenia, które są jakby efektem gniewu w naszym życiu. I też chciałbym jakby podkreślić to, że ten gniew taki nieboży, który jest grzechem, Słowo Boże jasno i konkretnie na ten temat się wypowiada i piętnuje. I chciałbym, żebyśmy też przeczytali teraz takich parę fragmentów. Kolosan 3:8. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Na pierwszym miejscu gniew. Mamy odrzucić. Nie ma jakiejś tam alternatywy. I to słowo jasno się na ten temat wyraża. Ten fragment jeszcze też wrócimy do Efezjan 4, który już chyba ze dwa razy tam wracałem do niego. 4 rozdział, ale werset 31. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczający sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew niech będą usunięte spośród was ze wszelką złością. Przypowieści 29:22. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów. Myślę, że ten werset jest taki bardzo życiowy. W gniewie, jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, często są decyzje złe, chybione, które skutkują czasami złymi konsekwencjami. Mamy problemy z tego tytułu. Następny taki werset, Księga Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, 9 werset. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Jeżeli nie przekonuje mnie jakieś inne słowo, a Boże Słowo zawsze mnie powinno przekonywać, tu jest takie bardzo dosadne. Gniew mieszka w piersi głupców. I nie myślę tutaj o tam Bożym gniewie, ale tym takim bezbożnym, tym grzesznym gniewie. Następny jeszcze werset. Księga Joba, 5 rozdział, 2 werset. Zaprawdę głupiego zabija go własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Głupiego zabija jego własny gniew. Drogi bracie i siostro,
Jeżeli z tym gniewem nie będziesz sobie radził w swoim życiu, będzie cię to prowadziło do śmierci, do zniszczenia w twoim życiu duchowym. I patrząc teraz na te wersety, co mam zrobić w tej sytuacji? Czy mam szansę opanować gniew? Takie pytanie można było sobie zadać. W liście do Rzymian w 6:14, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Jeżeli zauważam w swoim życiu, że gniew, te złe emocje są grzechem w moim życiu i to nie mogę tego tak lekko traktować. Muszę przyjść pod Golgotę, muszę zrobić z tym porządek i muszę prosić o Bożą łaskę. I nie potrafię opanować gniewu tego grzesznego w swoim życiu o własnych ludzkich siłach. Myślę, że nie potrafię. Może psycholodzy mają inne zdanie na ten temat, może są różne terapie, różne możliwości, ale ja myślę, że jako ludzie wierzący mamy najlepsze wyjście i mamy najlepsze rozwiązania, które znajdujemy w Bożym Słowie. Czyli mogę opanować grzech, mogę panować nad grzechem, nad gniewem w swoim życiu, konkretnie mówimy teraz o gniewie, ale tylko z łaską Bożą i z pomocą Bożą. I teraz wypisałem sobie aby takie troszeczkę kroki, jak opanować ten nieboży gniew. Takim nieskutecznymi, może od tego najpierw zacznę, to jest uczestniczenie w gniewie. Kiedy niektórzy sobie tłumaczą, że mają taki charakter wybuchowy, że są porywczy, on wybuchnie gniewem, za chwilę już zupełnie inaczej funkcjonuje, jest łagodny i pogodny. Może w pewnych kulturach jest to jakby takie bardziej normalne, ale powiedzmy w naszej jakiejś takiej kulturze, naszym charakterze wchodzenie w taki gniew i reagowanie w ten sposób prędzej czy później rodzi taką eskalację. Tak samo jeżeli chcemy tłumić gniew w sobie, ten gniew mogę być osobą na zewnątrz taką spokojną, opanowaną, ale wewnątrz jeżeli pozwolę, aby gniew zamieszkał w moim życiu, że będzie w moim życiu zagniewanie na osobę, która mnie na przykład skrzywdziła. Kiedy będę tłumił ten żal, jakąś złość, przerodzi się to w gorycz w moim życiu, to tłumienie prędzej czy później, ten gniew wybuchnie ze zdwojoną albo zwielokrotnioną siłą. I z Renią, jak się przygotowaliśmy do tego wtedy na to spotkanie, też natknęliśmy się na taką wypowiedź psychologa takiego, myślę, że świeckiego, ale pochodzenia żydowskiego. Człowiek, który jest psychologiem i osobą taką, która zyskała jakby uznanie w środowisku tym, że była osobą bardzo taką skuteczną w mediacjach, na przykład kiedy były konflikty etniczne na Bałkanach, czyli w dawnej Jugosławii, również w takich uczestniczyła w takich mediacjach, porozumieniach jako osoba, jako psycholog i w Afryce w różnych takich sytuacjach bardzo konfliktowych. I ta osoba zapytana kiedyś przez jakiegoś reportera, czy gniew można tłumić. A ten psycholog odpowiedział w ten sposób. Gniewu nie należy tłumić. Gniewu nie należy mieć. W ten sposób. Czyli takie... Ja nie wiem, czy ta osoba jest to człowiek... czy to jest chrześcijanin, osoba świadomie wierząca, ale głęboka mądrość w tym wszystkim, że tłumiąc grzech nie ma rozwiązania. Masz tego grzechu, drogi bracie, mam tego grzechu, tego gniewu takiego niebożego nie mieć w swoim życiu. I w jaki sposób też skutecznie mam świadomość, że nie zawsze to jest takie proste panować nad tym niebożym gniewem, nad w ogóle gniewem. Pierwsze to uświadomienie sobie, że gniew nie służy mi, nie służy mojemu życiu duchowemu. Kiedy się zastanawiam nad tym, jaka była moja później reakcja, choćby na tą taką sytuację, którą wtedy miałem w pracy,
Wiem, że trudno mi było wtedy przyjść do Boga w modlitwie. Nie potrafiłem tak szybko. Musiałem się zmagać ze swoimi emocjami. Musiałem też prosić o Boga o wybaczenie, przebaczenie, ale to trwało. To nie przyszło mi jakoś tak łatwo przyjść do Boga w modlitwie. Wybuchłem gniewem, ukląkłem, było wszystko okej, fajnie, nie? Wnioskuję z tego, że ten nieboży gniew oddziela mnie od relacji z Bogiem. Powoduje też taką ścianę, taki mur w moim życiu i często nie jest tak łatwo przyjść. I też myślę, że kiedy zastanawiam się, czy moja reakcja była właściwa, to też może być takim miernikiem. Czy zobaczę, czy miałem sytuację jakąś taką, gdzie zareagowałem gniewem, czy jest mi łatwo przyjść wtedy na kolana do Boga, wielbić Go, dziękować Mu, czy jest coś w moim sercu wtedy innego. I może być to taki miernik, taki sprawdzian też tego, co w moim życiu się stało. I to uświadomienie sobie, że grzech w moim życiu, który się tam pojawia, mi nie służy, że skutkuje też złymi relacjami z Panem Jezusem. To może być tym pierwszym krokiem, przyznanie się do tego problemu, do tego grzechu w moim życiu. A jednocześnie też mam się sprzeciwić tej sytuacji i prosić w pokorze Boga o Boże rozwiązanie, o pomoc. Myślę, że w tym pokora w tym wszystkim jest bardzo ważna. Myślę, że często my możemy sobie tak łatwo, albo mężczyźni często, że jeżeli gniewem tam zareagujemy, możemy sobie tłumaczyć, no to jest taka męska cecha, że agresywnie, może gwałtownie możemy reagować, ale to nie usprawiedliwia mojego postępowania. Czyli nawet w tej sytuacji, którą ja miałem, gdybym, nie wiem dlaczego się stało tak, że akurat ten gniew tak się wtedy we mnie spotęgował, czy byłem jakiś taki osłabiony duchowo i jakoś tak nieprzygotowany na taką jakąś sytuację, że tak zareagowałem. Ale to, kiedy potrafię się przyznać przed Bogiem, Boże, potrzebuję Twojej pomocy w tej sytuacji, przyznać się, że gniew stanowi jakiś problem w moim życiu, jest takim ważnym krokiem, kiedy mogę później to wyznać Bogu, prosić o przebaczenie, a kiedy trzeba też wybaczyć, i to często wybaczyć innej osobie, bo inaczej sobie z tym problemem nie poradzę. Następnym takim krokiem też czasem dobrze jest podzielić się brzemieniem tego grzechu, z tym problemem, który może dostrzegam w swoim życiu, że ten gniew się pojawia, że czasami nie potrafię sobie z nim poradzić. Mam się podzielić tym brzemieniem z moim przyjacielem, bratem i prosić go o modlitwę. Kiedy o tym myślę, przypomina mi się też taka nasza ostatnia modlitwa piątkowa i jeden z braci nie miał tego problemu, gniewu, ale prosił o modlitwę, bo powiedział w ten sposób, że bardzo potrzebuje też naszej modlitwy, wsparcia modlitewnego, że na tej drodze, w tej pielgrzymce za Panem jest mu tak ciężko w tej chwili, bo różne problemy, trudności się zjawiły w jego życiu, pojawiły i potrzebuje też posilenia. I muszę powiedzieć, kiedy tak usłyszałem, wiem, że ma takie problemy, może wszystkich nie znam, ale ta szczerość, ta pokora, to nie był gniew. To była inna sytuacja, inne problemy. Ale poruszyła mnie właśnie ta jego taka szczerość, prostota. Ale co ciekawsze w tym wszystkim, on później zaczął jeszcze, nim powiedział tę prośbę, zaczął mówić o tym, że jak on reaguje w tych różnych sytuacjach, że idzie na Golgotę, powierza Bogu swoje problemy, jest mu łatwiej. Kiedy on zaczął tak jakoś mówić, rozwijać aby chwilkę to jak widziałem, że on się nawet rozradował w tym swoim problemie. Ja w pewnym momencie jakoś tak pomyślałem, może już tej modlitwy nie potrzebuję. Nie, modliliśmy się o niego, na pewno potrzebuje wsparcia i modlitwy. Ale muszę powiedzieć, że ta jego prośba, ta jego jakaś taka postawa mnie osobiście zbudowała, że mimo tego, że wie, co ma zrobić, że wie, że ma iść na Golgotę, że tylko w Jezusie Chrystusie ma pomoc i rozwiązanie i dobrą radę, ale ta jego prośba i pokora bardzo mnie rozradowała. Kiedy tak też myślałem nad tą dzisiejszą usługą i myślę, że takim... Ja odniosłem sobie to do psalmu 73, bo tu jest
też troszeczkę jakby o gniewie napisane. I jeszcze raz podkreślam, ten brat nie miał problemu z gniewem, ale to, co jakby on zrobił i później jakby wypowiadał, to tak mi bardzo fajnie tutaj współgrało z tym psalmem. I kiedy nad tym rozmyślałem jeszcze dzisiaj, to właśnie tak pomyślałem, że to jest też taki fajny przykład, nie? Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają, nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Kochani, ten brat też nie mówił o tej sytuacji, ale tu dalej czytamy w takim fragmencie tego psalmu 73, kiedy psalmista mówi, gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, być może gniew. I wtedy reflektuje się, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, a opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Ta sytuacja, ta prośba na tym spotkaniu modlitewnym, jakoś tak fajnie mi się tak, no nie wiem, tak bardzo mi to pasowało do tego psalmu 73. Brat ma problem, ma troski i ciężary, ale kiedy być może czuje się taki zmęczony tymi sytuacjami, ale kiedy zaczyna rozmyślać o Bożej wierności, o tym, że Pan Bóg jest przy nim, to jego serce się rozradowało. I tak samo myślę, że tego brata. I to też jest dla mnie taką, myślę, że też i zachętą, i takim błogosławioną taką postawą, którą zobaczyłem w tym bracie. Czyli aby wracając do tego, kiedy jest grzech, kiedy jest, nie potrafi sobie poradzić z gniewem w swoim życiu, to jest często ważne i dobre, kiedy mogę przyjść do kogoś bliskiego, wierzącego, gdzie możemy się razem modlić, wspierać w modlitwie i prosić o Bożą łaskę, abym mógł panować nad grzechem, nad gniewem w moim życiu. Następnym jakimś takim czynnikiem, który powoduje to, że mamy panować nad takim elementem, który powoduje to, że panujemy nad grzechem, jest ten nasz taki wzrost duchowy, karmienie się słowem. Ja wiem po sobie, że kiedy jestem głodny, to też potrafię być czasami poirytowany i jakaś taka nawet, no powiedzmy, błaha sytuacja i też mogę się jakoś tam bardziej zdenerwować. Myślę, że to jest w dziecku tak czasami widoczne. Ania może nie słyszy teraz w niedzielę, na przykład jak po nabożeństwie była już głodna, już staliśmy jeszcze, moja żona chciała z kimś tam porozmawiać, a Ania już była tak głodna, już no, aż skakała, aż pomału płakała, bo ona chce, już idźmy, bo jest głodna, już była taka rozgniewana. Ja myślę, że w takim naszym życiu duchowym, kiedy się nie karmimy Bożym Słowem, kiedy nie mamy bliskiej relacji z Panem Jezusem, kiedy zaniedbujemy czas poranny na modlitwę, potem przychodzi sytuacja próby w naszym życiu. Ciężko mi było wrócić do tej mojej sytuacji. Być może coś zaniedbałem rano, że w sytuacji i byłem głodny duchowo, była sytuacja no, życiowa, a ja męczyłem się później z tym gniewem, takim niebożym gniewem. Czyli bez karmienia się Bożym Słowem, bez modlitwy nie damy rady żyć życiem zwycięskim. I jeszcze jeden fragment, który chciałbym może już kończąc pomału, z Galacjan, z listu do Galacjan, 5 rozdział od 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma zakonu. I myślę, że nie ma tutaj jakby miejsca, kiedy apostoł Paweł wymienia, jaki jest owoc ducha, nie ma tutaj miejsca na taki nieboży gniew,
Tu jest, myślę, że opanowanie, wstrzemięźliwość jest też jest tym owocem Ducha Świętego w naszym życiu. I chciałbym, aby to Boże opanowanie, abym mógł panować nad gniewem, żeby ten taki nieboży gniew, który jest nakierowany na innego człowieka, na moje jakieś takie czasami zranienia i tak dalej, nie panował w moim życiu. Ale z kolei, żeby ten Boży gniew miał miejsce w moim życiu, kiedy trzeba się wstawiać za innymi, kiedy trzeba się sprzeciwić złu, czy to na modlitwie, czy walcząc, bojując o naszych bliskich, którzy na przykład giną w świecie, którzy nie znają Chrystusa, aby ten Boży gniew mógł w naszym życiu się palić, a ten taki nieboży gniew, ten taki ludzki, aby w naszym życiu nie miał miejsca, żebyśmy byli zwycięzcami i byli świadectwem dla innych. Myślę, że każdy z nas musi sobie zadać pytanie. To, że ja o tym mówiłem, być może Pan Bóg widzi w moim życiu i ja też jakby widzę, że jest to jakoś tam mimo jakiejś takiej powierzchowności, czasami człowiek dopuszcza, że ten gniew taki nieboży, grzeszny w moim życiu gdzieś tam miał miejsce i też muszę z tym robić porządek i prosić o Bożą łaskę i Boże zwycięstwo w tym.